16 runda Polskiej Hokej Ligi w Sanockiej Arenie. Mistrzowie Polski, zespół Ciarko PBS-u Bank Sanok, podejmował przedostatnią drużynę tabeli Polonię Bytom, gospodarze w białych koszulkach. Podopieczni trenera Mirosława Fryczera, jak i kibice hokejowi z pewnością liczyli na zwycięstwo i to na okazałe zwycięstwo drużyny. Rozpoczęło się zgodnie z planem, trzecia minuta spotkania, Sanoczanie w ataku, na chwilę stracony krążek, ale powalczył o niego przy końcowej bandzie Łukasz Endal i Czech, który gra trzeci mecz w barwach drużyny sanockiej, otworzył wynik tego spotkania. Łukasz Endal, trzecia minuta i było 1-0. Ale na kolejne bramki kibicom przyszło chwilę poczekać. 13 minuta pojedynku, to wciąż oczywiście pierwsza tercja. Wznowienie w strefie obronnej polonistów, wygrane przez gospodarzy. Krążek wraca jednak do strefy neutralnej, ale szybka kontra Sanoczan i tym razem Łukasz Endal wystąpił w roli asystenta, a krążek w bramce bytomskiej umieścił Michael Cich. 2-0 i takim rezultatem zakończyła się pierwsza odsłona pojedynku. W drugiej oczywiście dość szybko do głosu doszli Sanoczanie. 23 minuta spotkania i Marcin Biały w asyście Mata Williamsa trafia do bramki polonistów. 3-0 w 23 minucie pojedynku i znów wydawało się, że kolejne gole są tylko kwestią czasu. Ale na następne bramki kibice czekali aż do 38 minuty. Szybka kontra Sanoczan. Dawid Turoń do Petera Szinagla, ten obsłużył idealnym podaniem Martina Wozdeckiego i czeski snajper w barwach Ciarko nie miał najmniejszych problemów z umieszczeniem krążka w bramce Bytomian. 4-0 w 38 minucie spotkania, dosłownie 20 kilka sekund przed końcowym gwizdkiem w tej części meczu. Akcja sanockich Kanadyjczyków, Jordan Knox do Mike'a Dantona i na przerwę, na drugą przerwę poloniści schodzili z bagażem 5 bramek. Jordan Knox i Mike Danton. 5-0 dla Sanoczan po 40 minutach gry meczu z Polonią Bytom. Trzecia odsłona pojedynku. 47 minuta spotkania i znów w roli głównej wystąpił niedawno pozyskany przez mistrzów Polski Łukasz Endal. Idealnie zagrywał mu teraz pod bramkę Marek Strzyżowski. Sanoczanie grali tu w przewadze. To był pierwszy gol zdobyty w przewadze przez gospodarzy w tym meczu. 6-0 Łukasz Endal. To jego drugi gol w pojedynku z Polonią Bytom. A kolejne dwie bramki padały, gdy Sanoczanie bronili się w osłabieniu. 51 minuta spotkania. Goście próbowali założyć zamek, ale szybko zostali skontrowani. Jordan Knox do Dawida Turonia, a ten trafia na 7-0. Dawid Turoń autorem 7 bramki, 8 padła niespełna 3 minuty przed końcową syreną w tym meczu i znów gospodarze grali w osłabieniu. Przejęty krążek we własnej strefie obronnej przy dość nieporadnym zamku polonistów. Szybka kontra Łukasz Endal obsłużył idealnym podaniem Michaela Cichego. 8 gol, Sanoczanie wygrywają z Polonią 8-0. Wychodziliśmy, żeby zagrać swój hokej, no wiadomo, zbliżamy się do pucharów, także no, chcemy prezentować optymalną formę. Że nie było jakiegoś zastanawiania się, tylko wychodzimy, gramy swoje. Cała drużyna, za kibiców bardzo piękny hokej. A, 3 punkty mamy, a to jest bardzo ważne dla nas.
to walczymy o Puchar Polski, tak jak mówię, 3 punkty, bardzo ważne. W niedzielę Sanoczanie wygrali 1-0 w Nowym Targu, bramkę strzelił Mirosław Zatko i po tej wygranej ciarko PBS może być pewnym udział w finale Pucharu Polski. Dziewiąta runda pierwszej ligi szczypiornistów w Przemyskiej Hali czuwa i gościł wicelidera rozgrywek zespół KS PR-u Końskie i to był mecz, który przyciągał uwagę publiczności. Przemyska Hala Sportowa wypełniona niemal szczelnie, no ale to goście rozpoczęli od mocnego uderzenia, prowadzili 2-0 po pierwszych akcjach, później gospodarze doszli do głosu i po bramkach Stołowskiego i Żaka wyszli nawet na dwubramkowe prowadzenie w pierwszej połowie spotkania. Po kwadransie gry było 9-7, ale rywale wcale nie zamierzali ułatwiać sprawy zespołowi z Przemyśla. No i znów gracze drużyny przyjezdnej byli lepsi o 2 bramki. Gospodarze w końcówce pierwszej połowy zagrali naprawdę ambitnie, zmniejszyli stratę do 1 gola, 14-15. Czuwaj przegrywał po 30 minutach gry. Początek drugiej odsłony bardzo dobry w wykonaniu Przemyślan. Piotr Żak doprowadził do remisu. Za chwilę znów mieliśmy remis po bramce Pawła Stołowskiego. Było 16-16. Gospodarze wyszli na minimalne prowadzenie, ale w 40 minucie był remis po 19. No i od tego momentu zaczęła się nie najlepsza niestety pasa harcerzy. Między 39 a 51 minutą spotkania goście zdobyli aż 7 bramek, a Przemyślanie trafili tylko 2 razy. Paweł Stołowski był autorem tych goli, najlepszy snajper Przemyślan, no ale niestety golkiperzy drużyny przemyskiej w tym okresie nie odbili zbyt wielu rzutów rywali, zresztą nie ułatwiała im tego obrona harcerzy. Przemyślanie mieli w tym momencie naprawdę problem. Trenerzy Korobczak i Kroczek próbowali powstrzymać zapędy ofensywne rywali, biorąc czas, wybijając ich z rytmu, ale nie na wiele to się zdawało. Paweł Stołowski, to jego drugi gol w tym feralnym dla gospodarzy okresie gry. 21-24, taki był rezultat w 48 minucie spotkania, później 2 bramki drużyny Skońskich i już pewne 5-bramkowe prowadzenie. Do końca meczu pozostawało coraz mniej czasu. Przemyślanie w tych ostatnich 10 minutach próbowali poderwać się do walki, próbowali zmniejszyć straty, ale rywale pilnowali swego. Czuwaj przegrał 6 bramkami, 26-32 i to była 3. z rzędu porażka harcerzy z drużyną z województwa świętokrzyskiego. Rywal był wymagający, pozycja jego jest ewidentna w tabeli, natomiast dzisiaj nie pokazali aż takiej przewagi nad nami, tylko skutecznie i bezwzględnie wykorzystywali nasze straty po prostu i nasze błędy wszystkie. Zdecydowanie popełniliśmy dużo więcej błędów niż przeciwnik i to się zemściło i dlatego taki jest wynik meczu. Myślę, że gra nie było jednostronne widowisko, tylko popełniliśmy tych błędów więcej dzisiaj. U nas bramkarze nie podbijali, ale to jest wina po prostu obrony, że nie pomagaliśmy im w tym elemencie. Dlatego szły łatwe rzuty z 6 metrów i trudno to mieć pretensje do bramkarzy. Superlidze Mielczanie wygrywają w Szczecinie z wiceliderem Pogonią i awansują na 5. miejsce w tabeli. W plus lidze siatkarzy po zwycięstwie nad transferem Resowia Nowym
Liderem Developers spada na 11 miejsce po porażce w Dąbrowie Górniczej. Liderem drugiej ligi mężczyzn nadal zespół z Sanoka. W Ekstraklasie koszykarzy pierwsze zwycięstwo Jeziora, w pierwszej lidze wygrana Miasta Szkła i porażka Sokołów. A teraz druga liga piłkarska. W Mielcu na pożegnanie rundy jesiennej Stal gościła drużynę wicelidera rozgrywek, zespół MKS-u Kluczbork. Mielczanie oczywiście w biało-niebieskich strojach. Kibice Stali liczyli na podtrzymanie dobrej pasy. W ostatnich 9 meczach zespół Janusza Białka nie przegrał. No i od pierwszych minut widać było, że gospodarzom bardzo zależy na tym, aby tą świetną pasę podtrzymać. Pierwsze minuty zdecydowanie dla Mielczan. W 11 minucie spotkania goście przemierzyli z rzutu wolnego. Świetną interwencją podpisał się Wojciech Daniel i po tym poszła kontra gospodarzy. Kamil Raduj i padł nawet gol, ale arbiter dopatrzył się w tej sytuacji niestety spalonego. To była 17 minuta meczu. No to już najciekawsze akcje drugiej połowy sobotniego spotkania. 51 minuta pojedynku w roli głównej Jankowski, ale też świetnie bramkarz drużyny przyjezdnej. W tym okresie gry Mielczanie stworzyli kilka naprawdę groźnych sytuacji, głównie po kontratakach. Udawało się przejmować się piłkę w środkowej strefie boiska i stwarzać zagrożenie pod bramką wicelidera rozgrywek. 52 minuta pojedynku. Powinien paść gol dla Stali, znów w roli głównej Jankowski. To kolejna sytuacja dla Mielczan. Strzał Sebastiana Dudy. W 65 minucie świetnie z rzutu wolnego przymierzył Kamil Raduil. Piłka o kilka centymetrów minęła spojenie słupka z poprzeczką. Świetna sytuacja dla Mielczan, ale chwilę później znów stalowcy stanęli przed szansą. Kontra biało-niebieskich i Kamil Raduj praktycznie sam na sam z bramkarzem MKS-u Kluczbork. Niestety Raduj przegrał ten pojedynek oko w oko. W końcówce spotkania kilka groźnych sytuacji stworzyła drużyna gości. 86 minuta. Wojciech Daniel asekurował tam piłkę po strzale Piotra Burskiego, a już w doliczonym czasie gry po uderzeniu Tomasza Swędrowskiego piłka wylądowała na poprzeczce mieleckiej bramki. Skończyło się remisem 0-0. Dla Stali to 10 mecz bez porażki. Wyrównane spotkanie, oba zespoły rzeczywiście chciały wygrać ten mecz i to było widać. Trochę nam szczęścia zabrakło, nie dopisało, tam wiele zamieszania w polu karnym, natomiast tak naprawdę niewiele z tego wynikało. Także myślę, że tutaj ani pretensji do zawodników, ani do losu, ani do niczego innego nie mam. Uważam, że zawodnicy zrobili swoje, no dzisiaj nie wystarczyło to niestety na zwycięstwo. Siarka przegrywa w Częstochowie, a Stal Stalowa Wola wygrywa w Stargardzie Szczecińskim. Wszystkie 3 bramki strzelił Łukasz Sekulski. Właśnie Hutnicy są najwyżej sklasyfikowaną drużyną z Podkarpacia, zajmują 3 miejsce, 2 punkty za liderem Rozwojem Katowice. Trzecia liga piłkarska, 18 runda, a więc już pierwsza kolejka z wiosny rozgrywana awansem na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. Resowia gościła Motor Lublin. Gospodarze oczywiście w tradycyjnych pasiakach. Rzeszowianie
rozpoczęli to spotkanie bez respektu i z dużym szczęściem, bo już w 6 minucie pojedynku arbiter tego meczu podyktował rzut karny za zagranie ręką przez jednego z zawodników Motoru. Strzelał Kasper Rob, a rzut karny pewnym strzałem na bramkę zamienił Bartłomiej Makowski. W 6 minucie rzeszowianie prowadzili 1-0. Wynik można uznać za niespodziankę, mimo że obydwa zespoły sąsiadują w ligowej tabeli. Resowia na trzecim miejscu, Motor na czwartym, no ale rzeszowianie mieli przed tym meczem spory ból głowy. Sporo zawodników wykartkowanych, kilku leczących kontuzje. No i w podstawowym składzie musiało wyjść 6 młodzieżowców, a w meczowej 18 było ich aż 11. Rzeszowianie w pierwszych minutach stworzyli kilka sytuacji bramkowych. W 12 minucie ładny strzał z dystansu Alana Grześkiewicza, no ale później do głosu zaczęli dochodzić bardziej doświadczeni gracze lubelskiego Motoru. 19 minuta spotkania i Marcin Pietryka wybiegiem na 16 metr zapobiegł niebezpieczeństwu. Podobna sytuacja miała miejsce w 25 minucie pojedynku, gdy szarżował z lewej strony Majewski. Do przerwy Lublinianie mieli jeszcze jedną szansę na zmianę tego niekorzystnego rezultatu. Po ładnej zespołowej akcji strzelał na resowiacką bramkę Piotr Piekarski. 1-0 dla gospodarzy po pierwszych 45 minutach gry. Druga odsłona rozpoczęła się od ataku gości, strzał w boczną siatkę tuż po wznowieniu gry. No, w 55 minucie spotkania zaatakowali rzeszowianie. Ładną akcję z lewego skrzydła zainicjował Kacper Rob. Szkoda tylko, że nie było komu skierować tej piłki do bramki. 69 minuta spotkania i znów rzeszowianie w ataku. Lewa strona boiska. Dość wysokie to dośrodkowanie, ale bramkarz Motoru popełnił błąd. Przed szansą stanął Sebastian Dziedzic. Skończyło się jednak wszystko szczęśliwie dla gości. Dopiero wtedy na stadion zaczęli docierać spóźnieni mocno kibice Motoru. No i zaraz mogli zobaczyć wyrównanie, bo po tym rzucie rożnym Marcin Pietryka interweniował dość instynktownie. A to już 72 minuta spotkania. Rzeszowianie wybijają piłkę po stałym fragmencie dla Motoru i wychodzą z ładną kontrą. Daniel Wilk mógł podawać partnerom, zdecydował się na strzał i był bliski szczęścia. A to już 76 minuta pojedynku. Po tym faulu Kacper Rob otrzymał drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę i od tej pory rzeszowianie musieli grać w osłabieniu. O podwyższeniu rezultatu zatem można było zapomnieć, ale Resowia wytrzymała wszystkie ataki Motoru i sięgnęła po szczęśliwe, ale w sumie zasłużone zwycięstwo 1-0. Chłopcy pokazali po raz kolejny to, że w piłkę grać potrafią i ambicją, charakterem też można dużo zrobić, bo akurat ta ambicja i charakter udzieliło się w momencie, kiedy z boiska zszedł Kacper Rob. Co do samego meczu, tak jak trener powiedział, były momenty, gdzie było nam troszeczkę ciężko, były momenty, w których graliśmy dobrze, no ale cieszą na pewno 3 punkty, z których naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Kolejny mecz w naszym wykonaniu troszeczkę dramatyczny, bo pamiętamy Bogu chwałę. Dzisiaj troszeczkę też tych nerwów się udzieliło. Liderem po zwycięstwie nad Podlasiem pozostają Karpaty, mają 44 punkty. Stal Rzeszów po zwycięstwie w Sieniawie jest druga, 6 punktów mniej. Resowia na trzecim miejscu z dorobkiem 36 oczek.